Powiedz, jaki jest plan, jeśli chodzi o Ciebie, o podstawowych zawodników, bo wiemy, że w tym roku jeszcze bardziej niż w poprzednim trzeba będzie te siły dzielić, nie można rzucić ich na wszystko. Tak, no czekają nas trzy duże turnieje i praktycznie każdy z nich jest ważniejszy od poprzedniego, także jak to trener zrobi, no to już jego w tym głowa. Nam jeszcze nie zdradzał wszystkich planów. Jak wiadomo, jesteśmy to od poniedziałku, także nie wiem, czy na te pierwsze mecze z Rosją w Gdańsku będziemy gotowi, bo to jest naprawdę bardzo mało czasu. No i nie zaczęliśmy w ogóle jeszcze trenować praktycznie w ustawieniach, także myślę, że to jeszcze wszystko przed nami i nie wiem, czy któryś z zawodników zdoła, że tak powiem, wrócić już do formy meczowej przed tymi spotkaniami w Gdańsku. No, wszystko się będzie wyjaśniało już na dniach. A powiedz, po tym Mistrzostwie Świata emocje trochę opadły, jeśli chodzi o, nie wiem, o to, jak kibice to odbierają, no bo czyta się czasem, słyszy się czasem od Was, że jeszcze jak się gdzieś z kibicami spotkacie, to jakieś fajne, śmieszne historie z tego wynikają. To znaczy, no, z tego, co ja zauważyłem u siebie, no to i stałem się troszkę bardziej rozpoznawalny. Dużo osób, których mijam na ulicy, po prostu się do mnie uśmiecha. Czasem powie gratulacje, przywita się, chce przebić piątkę. Także jest to na pewno bardzo miłe i no, ten sukces jest na pewno zauważalny.